Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Mówi, umyj włosy wieczorem, będzie ci szybciej rano. A to zobaczcie, co się dzieje. Ciężko opanować. Ale ja nie o tym. Słuchajcie, odcinki teraz są rzucane z wakacji, z domu, Nie wiem, gdzie będę, co będę robiła, ale będę pamiętała o was i będę wrzucała. Chociaż wiem, że też macie wakacje, więc odpoczywacie. I co najlepsze, w wakacje też mnie oglądacie. To jest super. Kochani, dzisiaj jest takie szybkie danie, które możecie zrobić właśnie na wakacjach. Najlepiej to by było z użyciem frenda, ale niestety na ten moment go nie posiadam, bo pożyczyłam na próbę, żeby koleżanka sobie przetestowała i zdecydowała, bo słuchajcie, jest super promocja. Naprawdę, teraz zestaw Thermomix frenda możecie kupić frenda w cenie naczynia miksującego, czyli prawie 1000 zł tam kosztuje, nie? Także jeżeli macie ochotę i co najważniejsze, jest jeszcze czarny zestaw, do końca lipca możecie kupić Thermomix czarny, biały, zestaw osobno, jak tam chcecie. Niestety frenda czarnego nie ma póki co. Jak tylko coś będę wiedziała, dam wam znać. Słuchajcie, przepis jest taki znowu oczywiście wymyślony, podpatrzony, dlatego, że teraz ja szukam takich właśnie wyjazdowych przepisów szybkich, może tak, bo wpadam do domu, piorę, jadę dalej, nocuję, hotel i tak dalej, także dom się zrobił hotelem chwilę, no i działam. To będzie danie na bazie makaronu, więc musimy pierwsze co ugotować makaron. Ja to pokazuję wam dlatego, że no, w różnych warunkach, nie zawsze właśnie piszecie, że kuchnia jest w remoncie, że nie macie kuchenki, nie macie piekarnika, no ale się da zrobić. Czyli tak, korzystamy z przepisu na gotowanie makaronu. Jeśli nie macie dostępu do cookie, no to słuchajcie. Rozpoczynamy. Tu wlewamy 1200 g wody. Ja już wlałam. Nie wiem, czy wiecie, jest tam miarka taka. Tak, możecie zerknąć, nie musicie odmierzać. I lecimy dalej. Musimy po prostu zagotować pierwsze co wodę na makaron, tak? Czyli zamykamy, stawiamy, o, znalazła się miarka, widzicie, to wszystko, pakowanie, to mi sprawdzam, 12 minut, 100 stopni, obroty 1, bo gotujemy po prostu wodę na makaron. No i jak już ta woda na ten nasz makaron się zagotowała, no to co, gotujemy makaron. Słuchajcie, możecie sobie tu obejrzeć filmik z gotowaniem makaronu, ale teraz tak, dajemy 320 g makaronu. Ja tu użyłam makaron orkiszowy, pełnoziarnisty, podobno lepszy. Nie 320, tylko ja użyję 200, bo nie mam tak dużo akurat, nie ma nas tak dużo w domu, bo są nie wszyscy. Dobra, 250 już będzie. No i oczywiście do tego pamiętajcie, sól. Jej, nie wziąłam soli. Dobra, muszę wrócić się po sól, bo bym wrzuciła cukier pudar. Nie, cukier pudar waniliowy. Już się naprawiłam. Mam teraz już sól, nie cukier waniliowy, tylko sól. Dobra, ja zawsze też daję trochę oliwy, jednak ten makaron się lepiej gotuje. No i teraz tak, musimy ustawić czas. Tutaj wiem, że 9 minut, makaron się gotuje 9 minut, ja lecę składać pranie. Zrobimy jedzonko i wyruszamy dalej. 9 minut, 100 stopni, obroty 1. A, widzicie, jaka jestem zakręcona, bo już myślę o pakowaniu, a pokrywa. No pokrywa przecież musi być. I pamiętajcie, nigdy nie stawiamy miarki. Nie wolno, bo zaczyna kipieć, zaczyna wypływać woda, także jeżeli wolicie, to postawcie sobie koszyczek. Koszyczek też chroni przed tym, żeby się to nie rozlało. Dobra, już się gotuje. 9 minut, 100 stopni, obroty 1. Ja idę pakować. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że makaron już się ugotował i teraz musimy go przecedzić. Widzicie, co się tu działo? Tu się działa burza. Żeby dała miarkę, to bym po prostu to wszystko wyfruwało. Nie mam talerzyka, więc za talerzyk posłuży mi moja osłonka na noże, którą oczywiście macie w zestawie. Bardzo ważna sprawa teraz. Potrzebujemy tej wody z gotowania makaronu, więc nie wylewamy. Słuchajcie, odcedzamy makaron przez baromę i zostawiamy sobie tą naszą wodę. O. Ja go troszeczkę przepłuczę, chociaż wcale nie musiałabym. Dobra, lecimy dalej. Tam jeszcze mięso się smaży, słuchajcie, bo to po prostu dzisiaj jest szał, ale jeść trzeba. Dobra, zostawiamy to. No i teraz wrzucamy następujące składniki. Wychodzimy sobie na domek.
Chociaż ja tu wiem, co tu będę wrzucała, więc tak naprawdę nie muszę jakoś ważyć tego. Podstawą jest serek wiejski. Słuchajcie, tak, serek wiejski to jest bogactwo białka, więc używamy jedno opakowanie serka wiejskiego. Wrzucamy do naszego naczynia. Takie dziwactwo, słuchajcie. Dobra, tu mamy. Muszę tu patrzeć na ściągę, bo mówię, to jest przepis taki podpatrzony. Szklanka, pasaty. I tutaj mamy 600, czyli mniej więcej 250. Mniej więcej szklanki mają 250. Tu mogłabym sobie odważyć wagę, ale dobra. Mniej więcej połowa to będzie i tak dobrze. Do tego na bogato, na tłusto ser parmezan powinien być, ale ja mam cheddar, widzicie, z tymi serami to jest tak, co złapię, co mam. Na pewno skorzystałam z tego, że już jest on zmielony w dziurkach i tu mniej więcej pół szklanki, czyli jednak skorzystam z tej swojej wagi. Pół szklanki, no to jest no 250 ma szklanka, czyli ponad 120, tak? Widzicie, znowu coś waga z tymi wyjazdami, tak jest. Tarujemy i wrzucamy 120 gramów sera. Najlepiej parmezan, jeżeli nie ma, to coś takiego, żeby się rozpuszczało. I do tego tak, nie mam noża, mam już. Do tego jedna łyżeczka masła. Widzicie, taka dzisiaj jestem po prostu nieogarnięta, ale to za dużo na głowie, za dużo. Łyżeczka, ja odkroję sobie masłem, bo mniej więcej to będzie tak. Jest. Co to będzie za dziwactwo, słuchajcie. No i do tego musimy użyć, czyli skorzystam jednak z tego, musimy użyć 150 gramów tej naszej wody po gotowaniu makaronu. Wiecie, dostałam też komentarze, że jak to woda po ziemniakach, woda po makaronie. Słuchajcie, naprawdę, to są składniki odżywcze, które my wylewamy. A naprawdę możemy z tego... to skorzystać z tego, wykorzystać i zrobić naprawdę super danie. Kawałek serka. Dobra, ile jest 150 gramów wody po makaronie? I to wszystko musimy... Dobra, jest. Jeżeli chcecie więcej zrobić dania, no to używacie więcej składników, podwajacie, zużywacie całą wodę. Tym razem zakładamy miarkę z pokrywą. No przecież jeszcze przyprawy, sól, pieprz, to już do smaku. Możecie tu użyć przypraw, jaki chcecie, bo to będzie taki makaron z sosem pomidorowym, ale z takim, z dużym ilością białka, no bo używamy serek. No i co? Wychodzimy na domek i tu mamy obroty. Ustawmy sobie 30 sekund, bo to musimy zmiksować. Widzicie, 30, nie, jak dzisiaj jakieś nieogarnięte jest, naprawdę. Może być. Temperatury nie ustawiamy. I lecimy z obrotami, na przykład 4, bo to musi się porządnie zmiksować. A ja w międzyczasie już szykuję sobie talerz i będziemy już tak naprawdę degustować. Także obroty 4. No i mamy gotowe danie. Słuchajcie, zmiksował nam się tutaj sos. Nakładamy makaron i degustujemy. Ja już się nie mogę doczekać, chociaż wiem, że to już jest gorące, więc... Polewamy sosem. Zobaczcie, jak to wygląda. Makaron. Polewamy sosem. No i do tego oczywiście możecie... O, już kapie. Nie, dzisiaj jest wesoło. Moglibyśmy tu użyć też temperatury, żeby rozpuścić bardziej ten ser, to masło, ale temperatura też była użyta w wodzie. No i próba. Pycha. Naprawdę mega szybkie danie, a naprawdę pyszne. Lecę jeść, lecę się pakować. Możecie to udekorować jakąś zieleninką i zjeść przepyszne, szybkie danie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Raczej w niedzielę się uda. Pa!